W wykładzie tym wyjaśnię, czym jest deficyt masy jąder atomowych i pokażę, jak policzyć energię wiązania jąder atomowych. To jest bezpośrednio związane z wzorem E0 równa się mc kwadrat, czyli relacją pomiędzy masą ciała i jego energią w spoczynku. C w tym wzorze to jest prędkość światła. Zacznijmy od tego, czym jest atom. No, atom składa się z jądra o dodatnim ładunku elektrycznym i wokół są elektrony o ujemnym ładunku elektrycznym. Elektrony i protony przyciągają się dzięki sile elektrycznej. Jądro atomowe zwykle składa się z protonów i neutronów. Proton ma ładunek dodatni, a neutron nie ma ładunku elektrycznego. Taki najprostszy atom to jest wodór, składający się z jednego protonu i jednego elektronu. No, może zrobię taki uproszczony rysunek atomu wodoru. Mamy proton i tutaj mamy, prawda, elektron. Czyli jądro wodoru to jest proton. No, na tym rysunku rozmiary i proporcje nie są dobre, to jest taki bardzo, bardzo uproszczony rysunek. Bardziej skomplikowany atom to jest na przykład Hel-4. Hel-4. Liczba atomowa helu wynosi 2. To znaczy w jądrze helu mamy 2 protony i to nam definiuje hel. Hel ma w jądrze 2 protony. 4 w nazwie Hel-4 oznacza, że liczba protonów i neutronów wynosi 4. Mamy 2 protony, a więc jądro helu 4 ma też 2 neutrony. No, na przykład jądro helu 3 ma 1 neutron, no bo muszą być 2 protony, no i wtedy zostaje nam 1 neutron. Zróbmy uproszczony rysunek jądra helu 4. Mamy tak, mamy proton, neutron, neutron, proton. I to jest właśnie hel 4, jądro helu 4. Czyli mamy 2 protony i 2 neutrony, czyli w sumie mamy 4 nukleony. Nukleon to jest wspólna nazwa na protony i neutrony. Dodam jeszcze, że atom helu ma jeszcze 2 elektrony wokół jądra. I teraz tak, protony odpychają się siłą elektryczną. A więc dlaczego jądro atomowe się nie rozpada? No to jest pytanie. I tutaj odkrywamy nową siłę, siłę jądrową. To właśnie siły jądrowe utrzymują jądra atomowe w całości. Siły jądrowe są skomplikowane i dyskusja tego zagadnienia wymaga już kursu fizyki jądrowej. Tutaj tylko powiem, że siły jądrowe są krótkozasięgowe. To znaczy, siły te są ważne, gdy nukleony są bardzo blisko siebie. I zasięg tych sił jest rzędu 10 do potęgi minus 15 metra. Przy takich odległościach siły jądrowe są dużo silniejsze od sił elektrycznych. Przy większej odległości pomiędzy nukleonami siły jądrowe są zaniedbywalne i wtedy liczą się siły elektryczne. Dodam jeszcze, że siły jądrowe są szczególnym przypadkiem oddziaływań silnych, ale tego wątku nie będę tutaj rozwijać. Zadaję teraz bardzo ważne pytanie. Jaka jest masa jądra, na przykład helu 4, w porównaniu do masy składników jądra? To znaczy w tym przypadku 2 protonów i 2 neutronów. No i proszę Państwa, okazuje się, że masa jądra helu 4 podzielone przez 2 razy masa protonu, dodać 2 razy masa neutronu, że to jest w przybliżeniu 0,9925. A więc widzimy, że masa jądra helu 4 jest mniejsza od 2 razy masa protonu, dodać 2 razy masa neutronu. I ten efekt to jest około 0,7 do 0,8%. Czyli tak, masa jądra helu 4 jest mniejsza od sumy mas składników. I tak jest dla wszystkich jąder atomowych, nie tylko dla helu 4. No i ten efekt nazywamy deficytem masy jąder atomowych. I teraz jest pytanie, jak to zrozumieć? No i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam wzór na energię spoczynkową ciała E0 równa się mc kwadrat. No bo tak, aby rozdzielić jądro helu, czy dowolne inne jądro, na pojedyncze nukleony, należy dostarczyć energię. I oznaczmy tą energię przez ER, ry jak rozdzielenie. No i sytuacja jest następująca. Mamy tutaj jądro helu 4, neutron, proton. No i dostarczamy teraz energię. Dostarczamy energię i oznaczmy tą energię przez ER. Energia potrzebna na rozdzielenie jądra. I teraz chcemy uzyskać następującą sytuację. Tutaj mamy
Proton, neutron, proton. Czyli mamy nieruchome, pojedyncze nukleony będące daleko od siebie. Taką chcemy uzyskać sytuację. No i teraz wartość energii potrzebnej na uzyskanie takiej sytuacji nazywamy energią wiązania jądra atomowego i oznaczmy to przez EW. Energia wiązania i to jest równe ER, czyli energia właśnie potrzebna na rozbicie, na rozdzielenie jądra atomowego. Napiszmy teraz bilans energetyczny dla procesu rozdzielenia jądra atomowego. Napiszmy sobie bilans energetyczny. Więc mamy tak, mamy MHE, czyli masa jądra helu 4 razy C do kwadratu. To jest energia spoczynkowa jądra helu 4. Dodajemy do tego ER, czyli energię potrzebną na rozdzielenie jądra atomowego, prawda? I to ma być równe na końcu 2 razy M per masa protonu razy C do kwadratu dodać 2 razy masa neutronu razy C do kwadratu. Czyli tutaj mamy energię spoczynkową dwóch protonów i dwóch neutronów, prawda? Nukleony są bardzo daleko od siebie i są nieruchome, a więc po prawej stronie mamy tylko energię spoczynkową. No i teraz możemy podzielić przez C do kwadratu i natychmiast możemy wyliczyć, że masa jądra helu równa się 2 razy masa protonu dodać 2 razy masa neutronu odjąć ER podzielone przez C do kwadratu. Zaznaczmy sobie ten wzór. I widzimy, proszę Państwa, że masa jądra helu 4 jest mniejsza niż 2 razy masa protonu dodać 2 razy masa neutronu, bo tu się pojawia minus ER podzielone przez C do kwadratu. I tak jest dla każdego jądra atomowego. I to jest bardzo ogólne. Każdy układ związany ma mniejszą masę niż suma mas składników, tylko zwykle ten efekt jest zupełnie zaniedbywalny. Dla jąder atomowych ten efekt jest znaczący. No i znając teraz masy w powyższym wzorze, możemy natychmiast wyliczyć energię wiązania jądra helu 4, czyli energię potrzebną na rozdzielenie jądra. Teraz oznaczmy to przez EW. Dobrze? I mamy, że EW, czyli energia wiązania, to się równa tak. 2 razy masa protonu dodać 2 razy masa neutronu odjąć masa helu 4 w tym przypadku razy C do kwadratu. Zaznaczmy sobie ten wzór. I to jest dokładnie to samo co ER, prawda? Energia potrzebna na rozdzielenie jądra helu 4. I w analogiczny sposób możemy wyliczyć energię wiązania dowolnego jądra atomowego. Po prostu piszemy teraz, że EW, energia wiązania dla dowolnego jądra, to się równa tak. Z razy masa protonu, gdzie Z to jest liczba atomowa jądra, czyli liczba protonów w jądrze. Dodać N razy masa neutronu, gdzie N to jest liczba neutronowa, czyli liczba neutronów w jądrze, odjąć masa jądra, które nas interesuje i razy C do kwadratu. Zaznaczmy sobie ten wzór. No i to jest tak samo równe energii potrzebnej na rozdzielenie tego jądra na pojedyncze nukleony. No dobrze, teraz tak, dla jądra helu Z jest równe 2 i N jest równe 2, no bo mamy 2 protony i 2 neutrony. I teraz dla przykładu zobaczmy, jaka jest energia wiązania jądra helu 4, dobrze? Zanim podam tę liczbę, to najpierw coś wyjaśnię. W fizyce atomów i jądra atomowych energię zwykle mierzy się w elektronowoltach. No joule to jest za duża jednostka energii. No i jeden elektronowolt to jest w przybliżeniu 1,6 razy 10 do potęgi minus 19 joule. I to jest energia kinetyczna, jaką uzyska elektron przyspieszający od zerowej prędkości w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 voltowi. No to może mało mówi, więc żeby wyrobić sobie jakąś intuicję, to na przykład energia potrzebna do usunięcia elektronu z atomu wodoru, czyli może zrobię najpierw rysunek, mamy jeszcze raz proton,
Okej, tutaj mamy elektron. Dobrze. To energia potrzebna do usunięcia tego elektronu to jest około 13,6 elektronowolta. Ok? No to pozwala sobie jakoś wyobrazić tę jednostkę energii. No to ile wynosi energia wiązania jądra helu-4? No biorąc masę protonu, neutronu, jądra helu-4 oraz wartość prędkości światła, otrzymujemy około, że energia wiązania dla jądra helu-4 jest w przybliżeniu 28,3 mega elektronowolta. A to jest około 28 milionów elektronowoltów. Więc widzimy, że energia wiązania jądra helu-4 jest około 2 miliony razy większa od energii wiązania elektronu w atomie wodoru. No i to pozwala zrozumieć, dlaczego na przykład energia cieplna wydzielana w reakcjach jądrowych jest tak dużo większa od energii w reakcjach chemicznych. Reakcje chemiczne dotyczą struktury elektronowej, a reakcje jądrowe to są przemiany samych jąder atomowych. No reakcje jądrowe to jest temat na osobny wykład. W opisie do tego wykładu jest link do wykresu przedstawiającego energię wiązania podzieloną przez liczbę nukleonów dla różnych jąder atomowych. Ale szczegółowa dyskusja tego wykresu zasługuje na oddzielny wykład. Dziękuję za uwagę.